Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam mikrofon bezprzewodowy Boya BY-WM5. Jest to mikroport bezprzewodowy pracujący w częstotliwości 2,4 GHz, dzięki któremu możemy podłączyć na przykład kamerę, aparat cyfrowy z wejściem mikrofonowym i nagrywać to, co dzieje się dalej. Tutaj taki schemat pokazuje, o co chodzi. Osoba nagrywająca aparatem ma możliwość odsłuchu oraz skorzystania z takiego mikrofonu dodatkowego, aby bezprzewodowo komunikować się z słuchawką, czyli z osobą, która jest nagrywana. Około 50 metrów jest możliwość wykonywania takiego połączenia bezprzewodowego, jednak powinniśmy się skupiać na około 20-30 metrach maksymalnie. Kabelek jest do podłączenia do naszego aparatu. Jest możliwość też podłączenia do kamer i niektórych smartfonów. Wyjście tutaj kabelkowe jest 3-pinowe, tak więc musi być odpowiednia przejściówka z 3 pin na 4 pin, żeby na przykład niektóre smartfony działały. Ja takiej przejściówki nie posiadam, więc nie jestem w stanie tego przetestować, w związku z tym skupmy się na aparatach i kamerach. Tutaj z lewej strony widać to, co jest od strony osoby nagrywanej, czyli ma mikrofon krawatowy oraz słuchaweczkę do odsłuchu, dzięki czemu te dwie osoby mogą się non-stop ze sobą komunikować. Czyli w tej słuchawce słyszymy to, co jest w tym mikrofonie, a w tej słuchawce słyszymy to, co jest w tym mikrofonie. A tutaj jest nagrywane to, co jest z tego mikrofonu. Tak więc ta osoba, jeżeli mówi, nie ma to znaczenia żadnego. To by było na tyle, więc zabierzmy się teraz za unboxing, czyli rozpakowanie tego właśnie zestawu. Taki zestaw można zakupić w mitoya.pl w sklepie internetowym. Zobaczmy, jak wygląda zestaw. Na pierwszy rzut oka instrukcja. Instrukcja jest w języku angielskim. Tak jak tutaj widać, są oznaczenia wszystkich przycisków, czyli mamy włącz, wyłącz, filtr dolnoprzepustowy, jeżeli dobrze pamiętam, głośniej, ciszej na odbiorniku i nadajniku jest dokładnie to samo, czyli tutaj ściszamy, zgłaśniamy, że tak powiem, naszą komunikację między sobą. Coś jeszcze? Oczywiście wszystkie wyjścia. Na nadajniku, czyli z tej strony, jest miejsce do przyczepienia na pasek, a na odbiorniku możliwość przyczepienia do stopki gorącej w naszym aparacie, kamerze lub do podłączenia do statywu złącze 1,4 cala. Jeżeli chodzi, oczywiście tu są też miejsca na baterie 2 razy AAA, czyli cienkie paluszki tego typu. Więc cztery są minimalnie potrzebne, żeby rozpocząć komunikację. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Tu oczywiście przewody, mikrofon krawatowy, sama, że tak powiem, jedna słuchawka, słuchawka z mikrofonem oraz kabelek audio do podłączenia z aparatem, tak jak tutaj przedstawiono. W języku polskim instrukcji nie ma, ale jeszcze pokażę Wam parametry techniczne, bo to może kogoś zainteresować. O, tutaj. Około 3,5 godzin powinno działać na zestawie baterii. Ok, przejdźmy dalej. W środku znajdziemy transmitter, czyli to, co nadaje sygnał do aparatu, i receiver, czyli to, co odbiera ten sygnał już podłączony z aparatem. Teraz to wyciągniemy, zobaczymy, jak wygląda zestaw. Nie jest to takie proste wyciągnąć tak prosto coś. Spróbujemy inaczej. Wykorzystamy grawitację. Wyciągniemy przy okazji wszystkie kabelki, zaraz Wam wszystkie omówię. O, grawitacja się sprawdziła. I już Wam omówię po kolei, co tutaj jest. Tak więc, to jest transmitter, czyli urządzenie, które nadaje sygnał zdalnie. Jest tutaj taka folia ochronna, transmitter, czyli to wiemy, że to dajemy osobie, którą nagrywamy. Oczywiście wejście mikrofonowe, krawatowe i słuchaweczka, jeżeli chcemy. Głośniej, ciszej, to jest ta komunikacja z drugą osobą. I przyczepiamy sobie do paska.
Drugie urządzenie to jest odbiornik, czyli to, co podłączamy do naszego aparatu. I tutaj mamy line out, czyli wyjście do naszego aparatu, czy też kamery. Tutaj mamy złącze mikrofon i oczywiście słuchaweczka. Tutaj mamy możliwość podłączenia gorąca stopka do aparatu lub oczywiście statywu. W obydwu urządzeniach jest tutaj miejsce do podłączenia baterii i też tu mamy jeszcze z boku wyłączenie, włączenie i włączenie filtra dolno przepustowego, jak dobrze pamiętam, niskozaporowego, jakoś tak się to nazywa. I dzięki temu jest ten dźwięk troszeczkę inny nagrywany, taki mniej szumów posiada ten dźwięk. Ok, ja już sobie podłączę tutaj na wyłączonym urządzeniu bateryjki alkaliczne. Można akumulatory oczywiście. Tutaj jest transmitter, tu też podłączymy sobie bateryjki. Pokażę Wam, jak zsynchronizować. Testowałem już to urządzenie, naprawdę bardzo fajne. Ok, niech sobie leżą. A teraz po kolei, co my tutaj mamy za kabelki. Wyciągnijmy sobie wszystkie. Odłóżmy na bok. I teraz tak. Pierwszy kabelek to jest słuchawka razem z mikrofonem. To jest dla osoby, która jest przy aparacie i nagrywa. Tak więc to podpinamy do receivera, czyli odbiornika. Ok. To jest złącze audio do naszego aparatu 3-pinowe. Tak więc odbiornik mamy już podłączony. Teraz jeżeli chodzi, tu jest ten mikrofon malutki taki w tym miejscu. I działa to, rzeczywiście bardzo fajnie to działa. Następnie sama jedna słuchawka, podłączamy do wyjścia słuchawkowego. I mikrofon krawatowy z klipsem, z gumką, podłączamy sobie do mikrofonu. O, w ten sposób. I tak zestaw się prezentuje. Zestaw działa, testowałem, sprawdzałem. Jeżeli ktoś będzie nagrywał coś na zewnątrz, to warto dokupić sobie jeszcze za około 13 zł w sklepie mitoja.pl takie przeciwwietrzne nakładki na mikrofon. Dzięki temu wiatr nie powinien być, że tak powiem, problemem. Ok, teraz jak synchronizować te urządzenia? Bierzemy sobie odbiornik, czyli to urządzenie, włączamy. Powinna nam tutaj dioda migać szybko. W tym momencie nie jest jeszcze połączona z jakimś urządzeniem. Przytrzymujemy przycisk plus i minus, czyli głośność i ujęcie głośności, czyli głośniej, ciszej, razem przez 3 sekundy. 3, 4, raz, 2, 3. W tym momencie nasze urządzenie jest oczekujące na nowy sygnał. Włączamy sobie teraz transmitter, też na on. I przytrzymujemy 3 sekundy, tak samo. Raz, dwa, trzy. Gdy będą co 2,5 sekundki migać diody, tak jak w chwili obecnej, to w tym momencie obydwa urządzenia są ze sobą połączone, sparowane i będą za każdym razem sparowane, gdy będziemy wyłączać, włączać urządzenia. Tutaj nie ma problemu z komunikacją. I teraz wystarczy, że jedna osoba będzie tu coś mówić, ten mikrofon i w tym głośniczku słyszymy. I na odwrót, to co tu mówimy, słychać w tym głośniczku. Bardzo fajny zestaw dla osób nagrywających jakieś reportaże, czy jakieś układy sceniczne, czy cokolwiek, po prostu w terenie, czy też na jakichś większych powierzchniach, ewentualnie nawet i do komunikacji dwóch osób, też można wykorzystać to urządzenie. Tutaj te wyjście można podłączyć albo do aparatu, można też podłączyć do jakiegoś pewnie wzmacniacza i też powinno to zadziałać. Ok, z mojej strony to tyle, tak więc spokojnie można polecić taki zestaw BYWM5 firmy Boya. Dostępny jest na stronce mitoja.pl. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.